Cześć, to Tomek z Motokontrolera. W dzisiejszym odcinku troszeczkę inaczej niż zwykle postanowiłem, że będę opowiadał i nagrywał Wam materiały z oględzin, nie tylko które ja osobiście wykonywałem, ale także moi koledzy z branży i nie tylko z mojego rejonu, ale z całej Polski. Będę wybierał tutaj takie ciekawe materiały, myślę, dla Was. Ok, pierwszy na tapletę wpada. Audi. Audi trójka wersji Sedan. Samochód z 2016 roku. Jednostka benzynowa 1,8 generująca moc 180 KONI. 136 000 km ma samochód przejechany, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. No, fajnie. Samochód wyceniony na 70 tysięcy. Co mamy w ogłoszeniu? Co nam tutaj zawarł sprzedawca? Jakie informacje? Napisał, że sprzedaje swój prywatny samochód. Samochód jest bez wkładu finansowego, jest serwisowany na bieżąco. W ostatnim czasie został zrobiony serwis olejowy. Fajnie, mamy już z głowy. Zostały założone nowe amortyzatory z przodu, z tyłu. Jest samochód obniżony. Nowe, większe posiada tarcze i klocki, więc widać jest bestia. Trzeba było zmienić, żeby ją wyhamować. <laughs> eee, w zawieszeniu oczywiście nic nie stuka, nic nie puka, bo jak żeby inaczej. Do samochodu posiadamy komplet opon letnich, jak i zimowych. No i co? Mamy tuning. Audi zostało poddane stylizacji na S3. Co zostało zamontowane? Został zamontowany grill z... Jak tu pisze sprzedawca, z RS3, lotka z RS3, dyfuzor z RS3, lusterka z RS3, zrobiony dechroming, przyciemnione wszystkie szyby, przyciemnione lampy z przodu z tyłu. No, już się zapala lampka wizualnie kozak. Ale czy to wszystko jest tak, jak powinno być i spełnia warunki? Będzie to dopuszczone legalnie do ruchu? No, przyciemnione wszystkie szyby, przyciemnione lampy przód tył? tyłu? Nie, 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 na pewno nie. Co więcej, zrobione oczywiście został wydech, przez co samochód ładnie brzmi. Oczywiście dla ucha, tylko czy to nie jest uciążliwe podczas dłuższej jazdy? No właśnie. Oczywiście samochód na ten segment jest bardzo dobrze wyposażony, podaje tutaj wyposażenie itd. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Faktycznie jest tak cudownie i fantastycznie. Czy ten pakiet stylistyczny S3 to tylko był zrobiony pod oko, czy może jednak ktoś tu coś tu chce przed nami ukryć i coś zakamuflować? No, powiem szczerze, nie polecił tego samochodu. To tak od razu powiem wam na start. Dlaczego nie polecił? Bo jednak tutaj ktoś tu coś tu chciał nas oszukać i coś chciał zakamuflować. Nadwozie oczywiście jest naprawiane. Pojazd uczestniczył w dachowaniu. Tak. Dobrze słyszycie, w dachowaniu. Większość elementów, oczywiście, nadwozia jest naprawiana blacharsko-lakierniczo. Światła drogowe nie działają. No, coraz ciekawiej, nie? Światła mijania są ustawione jedno na Maroko, drugie na Chiny, jak to się mówi więc świecą nieprawidłowo, są rozjechane w ogóle, świecą gdzie są. Z jakiegoś wyposażenia nie działa nam nawigacja, Opro, opona prawe tył jest nieprawidłowo zużyta, więc na pewno jest problem podczas tego dachowania, najprawdopodobniej zawieszenie uległo uszkodzeniu, ktoś to nie złożył tak jak powinien, zrobił się problem. Oczywiście są pęknięcia na powierzchni dachu, dachu ze śladami eksploatacji. Jest tam uszkodzony, zdeformowany materiał. Podsufitka jest oczywiście zdeformowana po prawej stronie. O czym to świadczy? Poszły nam kurtyny. Przez to tutaj mamy te uszkodzenia, mamy te deformacje i tak dalej. Drzwi przednie, prawy przód z licznymi uszkodzeniami powłoki lakierniczej. No. Jest to widać jednak zrobione po coś, ten zabieg stylistyczny. Błędy, oczywiście, w sterowniku silnika, w poduszkach powietrznych. Pamięć błędów była usuwana przed sprawdzeniem, natomiast te błędy się pojawiły. Skrzynia biegów dość mocno zaolejona. Na tylnej osi zamontowane najtańsze amortyzatory. No miało być tak cudownie, a tu co się okazuje? No nie do końca. Mamy win. Sprawdzamy sobie win. Może tu coś będzie? Może to się nam wszystko potwierdzi i powieli. Zgadza się. Już Wam mówię, samochód w kwietniu 2019 roku miał szkodę wycenioną między 8 a 9 tysięcy. Był to uszkodzony przód, lewy przód, prawy przód. No, coś się dzieje. Niedługo później, listopad 2019 rok, tu już mamy szkodę. 22-23 tysiące. I tutaj auto zrobiło najprawdopodobniej nam już pierwszą rolkę, bo mamy uszkodzony dach, mamy uszkodzony przód, lewy bok, prawy bok, prawy przód i mechanika. No, czyli to już się już, tu już się podziało. Tu już się naprawdę podziało, już się robi coraz bardziej ciekawie. Kolejna przygoda w 2020 roku w styczniu wyceniona na 50, 51 tysięcy. I tutaj znowu przód, lewy bok, prawy bok, prawy przód i mechanika. No kurczę, co tu się wyrabia z tym autem w ogóle? Znowu kolejna przygoda. Październik 2.21. Szkoda między 27 a 28 tysięcy. Jezu, ile razy to auto się już zwróciło, jeżeli ktoś brał te pieniądze za, za uszkodzenia tego samochodu. Jakie to są kwoty? Znowu żorka. Dach, przód, lewy bok, lewy przód. Mechanika, prawy bok, prawy przód. O kurczę. Szok. Cztery szkody na samochodzie. Powiem szczerze, kwoty sami widzicie niemałe. Przebiegi, jakie tutaj były odnotowane, i to też jest bardzo, powiem szczerze, zastanawiające. Dlaczego? Ponieważ ta szkoda z listopada 2019 roku samochód miał przejechane 114 tysięcy i październik 2021 czyli minęło 2 lata 114 tysięcy. Samochód ewidentnie stał czyli nikt się za to nie wziął. Ta szkoda pierwsza z, tutaj z 2019 roku ona była wyceniona na kwotę między 22 a 23 tysiące. I tutaj w 2021 roku była wyceniona 27-28, no ale jeszcze mamy szkodę w 2020 roku wycenioną na 50-51. O co to chodzi? Też Trzeba jakieś pieniądze wyłudzić? Coś tu się działo? Kurczę, samochód nie jeździł, wyceny porobione, uszkodzenia. Ciekawie, naprawdę ciekawie. Można by było tego uniknąć. Zaczęło wziąć win, wykupić raport, sprawdzić. Wszystko byśmy wiedzieli, no nie? Że coś jest nie tak. Dopytać wtedy sprzedawcę, o co to chodzi, co się dzieje z tym samochodem. Czemu jest taka historia? A no, klient... Nasz zdecydował się. Jednak na oględziny, więc pojechaliśmy na miejsce, sprawdziliśmy mu ten samochód. No i sami widzicie, jakie są tego efekty. Jakie jest Wasze zdanie? Ciekawe, no nie? Ciekawy egzemplarz. Może ktoś z was go oglądał. Miejmy nadzieję, że to auto się jeszcze nie sprzedało. Nie wiem. No jak ktoś go kupił, no to nie złamina. Współczuję, naprawdę współczuję. Myślę, że ten właściciel będzie zmieniał szybko ten pojazd. A podejrzewam, że ten pojazd będzie miał bogatą historię właścicieli, bo jak ktoś się o tym dowie, to szybko się to zbędzie tego egzemplarza i pewnie będzie zmieniany jak rękawiczki, jak to się mówi. No co zrobić? Jak mielibyśmy inne, ten, to to auto pewnie by skończyło. Inaczej, no ale w Polsce jest widać takie, a nie inne prawo, więc te samochody są użytkowane i jeżdżą dalej. Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach. Może kiedyś widzieliście taki, takie zabiegi. Stylistyczne robione po coś, właśnie po to, żeby trochę ukryć, żeby nam trochę oczy przysłonić, żebyśmy się za przeproszeniem zajarali, bo auto ładnie wygląda, ładnie brzmi, fajnie jeździ. A pod tą całą otoczką kryje się niestety wina. Bezwypadkowe? Jasne! Wszyscy tak twierdzą, a później kupujemy trumny na kółkach. Dlatego stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód pojazdu po win, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Brzmi sensownie, to wejdź na historiaszkód.pl Kolejnym samochodem, jakim dla Was wybrałem i przygotowałem, będzie to Audi Q7 czy TFSI. No, fajna jednostka. No generuje nam 333 konie, więc jest z czym jechać. Samochód jest zarejestrowany już w kraju. Został sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i wyceniony na kwotę 86 tysięcy złotych. Samochód jest z 2013 roku, więc ceni się. Co tu dużo mówić. Ok, jakie informacje zawarł sprzedawca? Co nam opisał o tym samochodzie, o czym nas poinformował? No, opis dość bogaty. Nie będę go całego przytaczał. Najważniejsze tylko informacje, najważniejsze treści. Podał wyposażenie i co więcej, w yy, po podał, że samochód ma przejechane 147 000 km, ale później chyba się poprawił, bo napisał, że to jest 147 ale tysiące mil, czyli 236 tysięcy kilometrów. Samochód 100% oryginalny, i tu warto się zatrzymać. Auto zostało kupione w Stanach z uszkodzonym silnikiem. Jest teraz silnik, oczywiście, już po wymianie tak deklaruje sprzedawca że silnik został zakupiony w renomowanej firmie posiada na to dokumenty, ma na to gwarancję silnik jest po generalnym remoncie. W trakcie którego, oczywiście, został pozbawiony wszystkich wad, nie pobiera oleju, słynne TFSI, wiecie, jakie są jego bolączki. Oczywiście, w silniku jest wymieniony również kompletny rozrząd, więc fajnie, plus. No i ten, to wszystko jest udokumentowane, więc przyszły właściciel kurczę, może tylko połykać kilometry tą furą, no nie? Napisał również, że samochód ma na tym silniku przejechany tylko. 2000 km. No kurde, auto jak z salonu, no nie? Nowe serce założone, tylko jeździć. Okej. Okay. Czy faktycznie ten samochód jest taki tip-top? Czy poza uszkodzonym silnikiem nie miał jakichś innych wad? Czy został sprowadzony w całości? Tutaj nic, sprzedawca nie pisze, czy on był uszkodzony blacharsko-lakierniczo, czy nie był? Czy tylko sam motor i opłacało się go kupić i go ściągnąć tutaj do kraju? No nie jest tak do końca. Samochód był uszkodzony blacharsko-lakierniczo, natomiast nie tak bardzo groźnie, powiem szczerze. Uszkodzenia głównie przód, prawa strona, ale to nie są jakieś duże wartości. Jest, to można powiedzieć przyzwoicie. Przednia szyba wymieniona zdarza się, normalne. Samochód aktualnie na felkach 20-calowych, opony z 2022 roku, no niezbyt. Wysoki lotów, można tak powiedzieć, firmy Imperial, Audi Q7 i opona Imperial, no trochę przyoszczędzone. Zdarza się. Normalne, eksploatacyjne yy, rzeczy występujące na nadwoziu, jakieś drobne ryski, jakieś drobne mankamenty, powstałe w skutek normalnego użytkowania. Nic specjalnego. Myślę, że tyle z zewnątrz, nie będziemy się to jakoś specjalnie rozwodzić. Zaglądnijmy, co tam mamy w środku. W środku ta jest wykonana ze skóry, na fotelach widać ślady zużycia, a to ma jakiś przebieg, wiadomo, że takie ślady będą. Najważniejsze nie czuć tu żadnej wilgoci, nie ma problemu więc fajnie, bo zapewne jak widzieliście, albo będziecie widzieć, będzie samochód, gdzie miał duży problem z wilgocią. Elementy plastikowe nie są uszkodzone cockpit po aucie jest oryginalny, w dobrym stanie. Nie było tutaj, kolega tutaj nie zaobserwował jakichś żadnych śladów, uszkodzeń większych, jakiejś obecności przewożonych zwierząt itd. Więc fajnie. Lecimy dalej. Komora silnika, komora łagażnika. Komora silnika nie była jakoś przygotowana, normalne, naturalne zabrudzenia. Wiadomo, że tutaj mamy silnik wymieniony, że coś tu się działo, ktoś tu już ręce pchał, natomiast nie jest nic na świeżo, że nic się tam nie dopatrzymy. Nie dopatrzyliśmy się również żadnych jakichś wycieków w górnej części. Wiadomo, ta komora jest dość zabudowana. E, jedynie co zauważył e, ślady demontażu, pokrywy silnika oraz błotników. No, tutaj mieliśmy tą szkodę, to się potwierdza. Jazda testowa. No, jazda testowa została wykonana w warunkach drogowych. Samochód faktycznie bardzo fajnie się zachowywał, nie kopcił. Silnik za każdym razem odpalał prawidłowo. Podczas jazdy oto trzymało tor ruchu nie ściągało go w żadną stronę fajnie. Nie z żadnych jakichś niepokojących odgłosów. Dźwięków również nie dobiegały tutaj nam do, do wnętrza, do komory. Podczas próby hamowania awaryjnego. Hamulce zachowywały się prawidłowo, więc sama jazda naprawdę fajnie na plus. Udaliśmy się na stację. Na stacji zrobiliśmy kontrolę. Auto przeszło nam całą ścieżkę diagnostyczną poprawnie. Nie wykryto tu tutaj żadnych luzów w zawieszeniu. Hamulce na rolkach potwierdziły skuteczność i jednakową siłę hamowania. Amortyzatory są w, duwny, w dobrym stanie. Więc całkiem o całkiem zauważono jakieś oczywiście ślady rdzy na płycie podłogowe oraz na elementach zawieszenia. Auto ma swoje lata. Zdarza się. Okej. Okay. Oglądamy, podpinamy samochód pod komputer diagnostyczny. Co tam mamy? Wiadomo, tu było grzebane, silnik był demontowany, coś tu się działo. Mamy dwa błędy. Eee, są to błędy stałe świadczące o złej pracy przepustnicy oraz pompy płynu chłodniczego. No, trzeba by było się tym zainteresować. Wiecie, że to, są, to nie jest takie, jak to mówi się, byle co, tylko trzeba to jednak skontrolować i sprawdzić, bo ma to naprawdę spory spore znaczenie na samą pracę i działanie tego silnika. Mamy nowy silnik, tak twierdzi sprzedawca, 2000 km, trzeba dbać o to serducho, bo może się to źle skończyć dla niego. No i teraz jak? Całokształt? Wstępnie, niby nie jest źle. Sprzedawca nie ukrywał jakiś szczegółów, nie ukrywał, że samochód jest po tych naprawach blacharskich oraz mechanicznych, więc podszedł tutaj rzetelnie. Co do przebiegu, adekwatny, myślę, że ślady zużycia są adekwatne do danego przebiegu. Nie jest on oczywiście potwierdzony jakokolwiek dokumentacją, to jest minus. Ale co wyszło? No i tutaj zaczyna się robić grubo. Niestety. Ponieważ, no wiadomo, samochód jest jakiś powypadkowy, natomiast te uszkodzenia nie są jakieś strasznie groźne. Został sprowadzony, uszkodzony. Mechanicznie oraz blacharsko elementy zostały naprawione, wymienione. Po wymianie silnika, no jakieś błędy się nam pojawiają, więc to pasuje, skontrolować, sprawdzić. Natomiast co mamy? Pojazd posiada certyfikat, a w nim wpis parts only. Wiecie, co to znaczy? Pojazd nie powinien być dopuszczony, nie powinien być zarejestrowany w kraju, a co? Auto jest zarejestrowane u nas w kraju i porusza się po naszych drogach. Jak do tego doszło? Ja nie wiem. Jakiś gruby wałek musiał odejść, no nie? Dziwnym trafem jednak da się, da się. Tylko kto za tym stoi. No dobra. Co sądzicie o tym egzemplarzu? Mieliście kiedyś taki przypadek? Spotkaliście się? Może ktoś kiedyś też spotkał taki samochód, który miał taki wpis, a to auto jeździ po naszych drogach, porusza się po naszych drogach i jest normalnie użytkowane. Dajcie znać w komentarzach, wypowiedzcie się bardzo proszę. Jeżeli się podobało, zostawcie jakiś znak, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę. A my widzimy się w kolejnej serii, po kolejnych oględzinach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.